Willa w Zabierzowie, zabytek, ale w Polsce znana jest głównie dzięki osobie jednego z lokatorów, czyli rzecznikowi rządu Pawłowi Grasiowi. Dziś o pałacyku znów głośno, z powodu decyzji Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. Wszczęliśmy postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego dotyczącego podatników pani Dagmary Graś i pana Pawła Grasia. Chodzi o sprawę ujawnioną pół roku temu. Prasa poinformowała wówczas, że minister od 13 lat mieszka w willi należącej do niemieckiego biznesmena i nie płaci za wynajem. Paweł Graś tłumaczył, że w zamian opiekuje się willą, ale zdaniem wielu ekspertów nawet w takiej sytuacji powinien zapłacić podatek. To jest taka nieformalna umowa o pracę. I w związku z tym on korzyści z tego tytułu powinien ujawniać. Wyniki postępowania Urzędu Skarbowego powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni. Dłużej poczekamy na wyniki śledztwa prokuratury, które, jak dopiero dziś ujawniono, wszczęto 4 dni temu. Postępowanie, które prowadzimy, dotyczy oświadczeń majątkowych złożonych przez Pawła Grasia w latach 2007-2008. Prokurator na wniosek CBA sprawdzi, czy informacje o nieodpłatnym korzystaniu z willi powinny znaleźć się w oświadczeniu majątkowym Pawła Grasia. Sam minister nie znalazł dla nas czasu. W jego imieniu mówili partyjni koledzy. Jego sytuacja w tej sprawie jest klarowna, czysta i wzajemne świadczenia się znoszą. Jeśli decyzja będzie naliczająca zaległy podatek, to ten podatek zapłaci. Ale zdaniem opozycji minister powinien, i to już dawno, zapłacić znacznie wyższą cenę polityczną. Jak ktoś taki jest rzecznikiem rządu, no to już kompromituje każdy dzień samego Donalda Tuska. Bo jak dodaje SLD, w tej sprawie albo ucierpi wizerunek rządu, albo interes państwa. Jeżeli urząd jakąś karkołomną operacją doprowadzi do wydania decyzji, że wszystko jest lega artis, to wtedy myślę, że setki tysięcy podatników poproszą o wiążącą interpretację podatkową w takich samych analogicznych sprawach, gdzie płacą uczciwie podatki. Jeśli minister zapłaci podatek, to tylko za 5 lat. Reszta się przedawniła. Polityczne konsekwencje przedawnieniu nie podlegają.